Cześć wszystkim, super gołąb, witam hodowców. Jesteśmy w Szwecji, Darka Bieńka, na rozpoczęciu sezonu gołębi młodych, ale też jest lot maratoński tutaj u Darka od razu w tym samym dniu. Ostatni, Darek walczy tutaj o mistrzostwo Szwecji, nie ukrywamy to, tak? Nie ukrywam. Czyli tak, zaraz Darek nam tutaj opowie o locie, ale tutaj też mamy dwóch kolegów z oddziału Zielona Góra, bracia Rozmiarek. Uczniowie Darka w tym roku zaczęli współpracować z Darkiem, bardzo fajnie zaczęły te gołębie im się pokazywać na lotach. Szkoła Darka, tak? Ja nie wiem, czy szkoła moja, to oni do szkoły podstawowej chodzili w Zielonej Górze, a ja w Biotę. No ale chłopaki, powiedzcie, jak tam... My staramy się robić tak, jak kolega Darek nam przekazuje. Mhm. Na ile to potrafimy zrobić, na tyle gołębie nasze lecą. Wskazówki są celne, przemy do przodu. Ułatwienia trochę przyszło? Oj, dużo. Dużo mniej pracy, a lepsze efekty. No. Tak, i na razie warto to powiedzieć, że jeszcze nie macie tych gołębi, Darka, tak? Bo lecicie na swoje. Dokładnie, bo dopiero próbujemy w tym roku jako na młode i na wspólnych gołębnikach, więc o efekty będziemy musieli poczekać. Także konkurencja nie się boi w oddziale Zielona Góra, także... Pozdrawiamy Darka, Dariusza Zająca, Dareczku, pozdrowionka. Tak. I pierwsze to przywitamy wszystkich, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Tak jak Sławek wspomniał przed chwilą, zaczynamy loty młodych. Dzisiaj wkładamy na lot pierwszy, będzie to około 110 km do nas. Gołębi wsadzimy około 138. I jak tam wspomniałeś trochę wcześniej, jesteśmy na drugim miejscu w całej Szwecji w tej chwili na gołębie dorosłe. Jutrzejszy maraton dużo da nam cennych wskazówek. Czy się zbliżymy do tego pierwszego, czy spadniemy do drugiej ligi, ale wygląda to bardzo dobrze. Później pokażę Ci wyniki, jak to wychodziło od pierwszego loktu. No, byłeś na otwarciu sezonu, powiedziałeś, że Cię nie zawiódł i staram się dotrzymać słowa, także idzie bardzo dobrze. No, bardzo, lot dorosłych może był wspaniały sezon. Fajnie, także będzie to, jutro będzie ciekawy lot, bo ten wiatr tutaj... No widziałeś rano, jak gołębie... Zaraz wam pokażę drzewa, jak tu się wyginają, to jest wszystko... Znaczy teraz to już jest 50% lżejszy wiatr, jak był rano. No, poradzę. Ale tak, teraz masz maraton, ale za tydzień masz jeszcze ostatnią trzysetkę. No ale to średni dystans, to my... Średni, i tutaj dzisiaj gołębie ty wywiozłeś na 100 ileś kilometrów i musiały... 105 leciały, no ale widzisz, chciałem wczoraj wysłać, bo ponieważ one były wszystkie przygotowane na maraton, tak? A z tych wszystkich wybranych zostało 15. I popatrzcie, przez dwa dni gołębie... Albo nie miały piórka, lotka rzuconego, albo nie. I w jeden dzień wszystkie rzuciły albo drugie, albo pierwsze lotko. I ten jeden dzień, żebym się spóźnił, ponieważ rano padał deszcz, wieczór padał deszcz i już nawet byliśmy na punkcie wypuszczenia i Mirek zawrócił z gołębia z powrotem, bo zaczęło padać. I dzisiaj tak, mieliśmy wczoraj przyjechać. Wczoraj lotka miała, dzisiaj lotek nie ma. No. Wczoraj mieliśmy przyjechać, dzisiaj jest informacja, dostaliśmy informację, że dopiero lot jest przełożony na niedzielę, więc jesteśmy dzisiaj. My też celowo przyjeżdżamy dzień przed lotem, żeby wam pokazać te całe przygotowania, jakie Darek robi tutaj dla gołębi. Tak, później zademonstrujemy, tak jak chłopaki przyjechali, to ja im to wszystko pokażę już fizycznie, łopatologicznie, bo już inaczej nie przez telefon. Tak, znacie się bardzo dobrze, tak, nigdy się nie widzieliście. Pierwszy raz znamy się bardzo dobrze. No, także tutaj Darek, tak jak mówię, Darek zawsze stara się wspomagać tutaj hodowców, którzy biorą od niego gołębie. No i lecę na tym systemie. Na pewno każdego na umie. Jedynie co bym mógł powiedzieć, to właśnie to jest pierwszy hodowca, który nie tylko sprzedaje gołębie, ale jest... Znaczy ty gołębie pierwsze nie kupiłeś ode mnie. Świadczy, na aukcjach świadczy wiedzę, którą można przełożyć w praktyce. Tak jest. To jest bardzo ważne, bo nabywać gołębie można od mistrzów Polski i później za tym nie idzie nic. A oni ci gorszy gołębi od mojej nie sprzedali, dokładnie, tylko nie sprzedali ci wiedzy. Dokładnie. A u mnie jest to co żeś zapowiadał. Kupując gołębie na aukcjach, kupujesz gołębie z instrukcją obsługi. Z instrukcją obsługi. No dokładnie. I tego nikt nie wymyślił jeszcze w gołębiach. I my, tak mówię, czy to chińskie meble, czy polskie, dokładnie. Ale instrukcja obsługi ale jest. I wiesz, jak ją zrobić. W języku takim, który jest przekładalny na faktyczną pracę. Tutaj kubeczki dwa dostaniecie. Mój serdeczny przyjaciel Bugała ma złote wiadra, my mamy złote kubki. Może być. Także co, idziemy teraz na gołębi. Idziemy, zobaczymy teraz, będziemy wkładać, bo już 11 się zbliża i resztę na punkcie wkładań. Jutro zaprezentujemy Ci te lotyki, bo tam na pewno muszę pochwalić, bo oni się domagają tego. Mamy paru hodowców z Polski, wybitnych, z których gołębie nie tylko tu hodowle zagraniczne, żebym reklamował, bo mam gołębie dokupione z tych samych linii gołębi, które ja mam, tylko od polskich hodowców, no i te gołębie... Nie są gorsze. Nie, no są najlepsze. No, mogę Ci powiedzieć, mamy
to już też ci powiem. Paweł Baranowski, Robert Zgód, Józef Wania, Dominik Palarski, wyśmienite gołębie. No to tyle wam mogę powiedzieć. Te cztery hodowle i to nie jest już w gołębiach młodych, bo w gołębiach młodych to już tam i Zbyszek Olekciak i wszyscy, tak. Tylko że w tym roku naprawdę już tak docisnąłem stare gołębie i no Zguda gołębie są wyśmienite. Pawła Baranowskiego, Dominik Palarski, Józef Wania. No to są cztery polskie hodowle, które są w moich gołębiach, tylko że te gołębie, Dominik Palarski, szelensy do moich szelensów. Baranowski, pitbulle do moich pitbuli. Zgód, werkameny do moich werkameny. No i to zaowocowało, że no super. Ale to będziemy w dalszej części filmu. Zobaczycie te gołębie, także będziecie mieli porównanie. Dobra, idziemy do gołębie. Idziemy wkładać. Tutaj może sobie zerknąć. Są po kopieli. Słyszycie, są po kopieli, czyli w dniu wkładania na loty Darek kąpie gołębie? Zawsze. Zawsze. A dlaczego? To ci co nie wiedzą, mogę im podpowiedzieć, ale muszą do mnie zadzwonić. Dlaczego się kąpie gołębie w dniu wkładania? I w czym? Zobaczcie tu. Nie, tu zobaczymy. W maju byliśmy tutaj, widzieliście te gołąbki młode, a teraz możecie zobaczyć, jak one teraz wyglądają. To jest pierwszy, lepszy jakiś. To pełno skrzydełko. Możemy tu go trochę. No tak sobie przygotowany, jak widzicie, nie? Także będzie chyba dobrze, co? To ja już parę odłapię. Powiedz Darek, jaka jest rywalizacja, jeśli chodzi o gołębie młode? Jak to w Szwecji wygląda? To znaczy? Czyli jak u nas jest 5 z 50? Nie. Tu wszystko i stare i młode są, liczą się pierwsze dwa gołębie. Pierwsze dwa to jest punktacja, znaczy no wszystkie punktują, nie? No do lotnika, do wszystkiego, tylko dwa pierwsze gołębie się zamykają. Czyli najszybsze, trzeba mieć... Dwa najszybsze gołębie. Dwa najszybsze gołębie zamykają konkurs danej hodowli. Większość jest na pełnym skrzydle, ale ty dorzucałeś też parę takich tych młodszych. To one po dwa pióra wyrzuciły, nie? Tak patrzyliśmy. Znaczy, nie wiem, a tu jest pierwszy, tak, tu jest jakiś młodszy, to tak można. No weź zobacz, nie? Wcześniej łapaliśmy je, to tak było widać, że niektóre tam powyrzucały. Co nie znaczy, że... Nie. Najważniejsze w zaciemnianiu jest tu. Głowa. Głowa, nie? Uszy, żeby były zakryte. Uszy zakrytkę, one już się tak nie będą pierzyć. Rozumiesz, o co? Dokładnie. Ale 2, 4, 6, 8. Jedno lotko, pierwsze lotko wyrzucone. Także... I mamy nadzieję, że będzie dobry przylot, chociaż będą miały mocno pod wiatr. Mocno pod wiatr. Boczny wiatr. O, jest poziomnica. 3. 4 poziomnica. Może dobrze się będzie. Czekaj, to drugi. Pitbull'a. Będzie trzeci. No to nic nie rzuciły. Czyli pełne skrzydło, wypierzone tutaj po sobie. Jak stary gołąb wygląda. No, zresztą ci, którzy przyciemniają, to wiedzą, jak mają. Nie można go utrzymać. No, nie będę. Ale pokaż mięśnie jeszcze, bo to nie są tak, jak wszyscy mówią, że te zimowe się do niczego później nie nadają. Jak? No to ja ci pokażę. Roczne później. Zobaczcie nam, to jest ważna sprawa, że one, te gołębie muszą być dobrze odżywiane. No ja nie wiem, no tu jest sam mięsień. No. Znaczy, widziałeś wcześniej, jak wagowo. To nie jest ten system, który niektórzy hodowcy mają, że na głód, nie? Tak, Darek? Tutaj dobrze są karmione. Dzisiaj były rano karmione w dniu wkładania. Były odpowiednio wkarmione, no to nie przesadzaj, że... No, na pewno nie dostałem pełnego karmika. No dokładnie. I to jest ostatni, którego ci zaprezentujemy później w klubie. Nie pojedziemy do klubu. Patrz, jaki ten masz krzydło, patrz, widzisz? Jak jest odskoczy, patrz. Patrz, to jest... O, w Ameryce by płacili drogo za niego. Dawaj do Ameryki, sprzedamy. No to ty musisz aukcję tam wrzucić. No i tak powinny wyglądać gołębie, które idą na lot. Przygotowane. No to weź go złap. Nagracie? Nie. Tak, zamienimy się. Gdzie to się mam wsadzić? A tak tylko trzymaj. A to nagrywa się? Tak, cały czas jest. I tu powiedz Sławku, jak przygotowałeś gołąbki w tym tygodniu? Jeśli chodzi o upierzenie, powiem wam, to jest... Bajka? Bajka. A czy jest ten jedwab? Naprawdę? Każdy jeden. Jak chcecie wiedzieć, jak to Darek robi, zadzwońcie na niego, ale to jest, powiem wam, że te pióra to jest... Ale to wiesz co, to mistrzowie Polski dzwonią i się pytają, jak to zrobić. No, naprawdę, jest rewelacja. Gąbka
kapitalny. I to każdy jeden, to tak. Tak jak tamte gołębie, które się nie kąpały w tym roku jeszcze. I one... Zobaczcie, mają, jakie tu ma mięśnie, jest tak leciutki gołąb, naprawdę, jest bardzo lekki. Serio? Musi być walięcie, to ja nie widzę opcji. Pamiętasz na pierwszym locie, jak mówiłem, że będzie walięcie? Ale ja ci nie chciałem mówić, co było tydzień temu. 121 pierwszy. Na 900 wkładamy. Dobra, widzieliście mnie w niebieskich okularach, zamieniamy się teraz, dawaj, dawaj. A tu zrobimy czerwone gołębie. A naprawdę, one nie za chude są, Sławek? Ty podkarp jeść. Nie, żartujemy sobie, ale według mnie są mega przygotowane. Naprawdę, zobaczcie. Jeden w jeden. To nie jest tak, że... Jest poziomnica. No to weź go tak tylko wagowo. A to może ja cię będę kręcił, a ten będzie i ty, żebyś tak jako ten sędzia ich przełożył. Jeszcze troszkę mokre są, ale... No te kąpały się, nie? Ile? No, dwie godziny temu. Nie, jest rewelacja. Ty się znasz trochę na gołębiach, czy ty tak żartujesz ze mną? No, tylko na pawikach, ale powiem szczerze, że... Dobra, to my zostawimy Mirka, niech sobie składa. Mirek będzie tak, teraz połapie gołąbki. Tutaj może zerknąć sobie na gołębie, które pójdą na aukcję do ciebie. Właśnie, no bo my tutaj przyjechaliśmy nie bez powodu, bo przede wszystkim przyjechaliśmy zabrać gołębie, które będą na aukcji u nas. Oczywiście na Super Gołębiu z Darkiem mamy tutaj dosyć mocną współpracę. Tutaj są wszystkie imbredy, same imbredy. Tutaj mniej więcej. Tak jak wam obiecaliśmy, tu będzie najlepszy z najlepszych. Najlepszy z najlepszych. Niektóre już się bardzo mocno pierzą. Oczywiście te gołębie będą w Polsce, z Polski będą wysyłane, także nie bójcie się o transport. Kapitalne. Tutaj i warkameny będą i... Kitley, Pitbulley, Wandenabele. No. Ja myślę, że najwięcej co telefonów mamy to o Wandenabele. Chyba masz następne. To są te wszystkie, co rodzice nakręcałeś ostatnio, te pary. Te, co tam w boksach wyglądaliśmy te gołębie. A tu akurat jeden już idzie jako prezent. Tego. Dla Janku. Gerings, Brett. Wszystko do ciebie idzie. I tam też pan nie idzie do ciebie. Też. Mamy już szpaki, nie mamy szpaka. Także jak mówię, za tymi gołębiami na pewno pójdzie instrukcja obsługi. Jak zawsze. Co do lotowania, tutaj koledzy właśnie... No znaczy mamy kilku i tutaj później jeszcze damy telefonów kilku do kilku innych, bo nawet nie chcemy zapeszać. Tak. A później można podamy nazwiska na pewno wszystkich hodowców, które w tym roku prowadzimy nowych od początku. A ten jest, jaki to jest? No to tak, co ty lubisz. No tak właśnie myślę. Kittel, Inbred. Van de Bulk. Coś mi ten kolor był taki. Van de Bulk. Dojeżdżamy do miejsca wkładań. Tutaj zaraz będziemy kuszować gołębie. Znacie doskonale. Po wkładaniu już hodowcy czekają tutaj na nas. Ale nasz piękny żuk jest. Tak jest. I ta słynna słoma holenderska. Szwedzka. Holenderska, tak. Szwedzka, tak. Okay. Polish TV! Polish Discovery! Discovery Channel! Ja co? Chcesz tylko po szwedzku gada? Jesteśmy na wkładaniu właśnie gołębi młodych. Hello? Możecie zobaczyć klatki. Słoma. Chcesz więcej? Ja, to muszę. Właśnie czekałem te klatki. Mamy gołębie. To też darek jednego tam leci. Tu są nasze. Jaki ty masz wadą? Wójton. Jak widzicie, tak to już składanie.
poranku 7 sierpnia, jesteśmy właśnie na dwóch lotach Darka Wilka. Darek, powiedz, jakie loty mamy teraz? Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Jak takie jeszcze są, a parę jest. Mamy dwa loty dzisiaj. Mamy pierwszy lot na młode, okręgowy, i mamy lot narodowy na stare. Gołębie 700 były wypuszczone o 5 rano. To jest 670 km tutaj do nas. Gołębie młode były wypuszczone 6.30, także powinny tu być tak 15-20 minut. To jest 104 km do mnie dokładnie. Gołębi jest zakoszowanych 139, ogólnie nie wiem ile jest wszystkich w okręgu, ale około 2,5 tysiąca z tego co słyszałem. Czyli dosyć także fajny lot będzie, nie? Znaczy widziałeś wczoraj. Wczoraj stare z tego samego punktu wypuszczenia szły godzinę 10 minut, tylko wiało strasznie mocno. Wiał, był wicher, w dziób. Dzisiaj mają też dziobek, ale połowę, dużo mniejszy wiatr. Także czekamy, ja muszę... tak, z 10 minut powinny być gołębie. Powinno się pokazywać, no. Dobra, patrzcie, jak będą przylatywać. Mam nadzieję, że ta grupa przyleci na raz. Będzie co oglądać. Dwa, żeby przyleciały. Dwa. U was dwa. Dwa. Dwa się liczą. To znaczy, że ja potrzebuję cztery. Dwie z jednej drużyny, dwie z drugiej. No, przyleci. A jak cztery będą, to już jest udany lot. Przyleci 44, także będzie dobrze. Dobrze, tak mów. My mamy pierwszą grupę, przyleciała troszkę bokiem. Nie przeleciałem. Dobrze, to? To bardzo dobrze. Udało ci się, dostałem plecami. W ogóle nie wymęczone, tak jakby były na treningu, na 30 km. No dobrze. Pierwszy lot, nie, są następne! Te zobaczyłem ja! Chodź,
zbyty. Koło 100 wybędzie. Chodź. Chodź. Czyli jeszcze jedna grupka i koniec. 3 minuty emocji. Dziękujemy, standard. Do widzenia. Chodź. Jak widzicie, część gołębi to jest gołębie obce są. O, ale tak, 3 minuty emocji, czekamy teraz na ten maraton. Darek Warta. Nie wiadomo, ile jest. Nie wiem, właśnie. Darek teraz będzie walczył o mistrza Szwecji, jeszcze ten lot maratoński, później za 300 i zostaje ostatni lot. A tu mamy ostatnią grupę, która przyleciała. Brakowało 20 parę gołębi. 30 minut po tej pierwszej, zobaczcie, wszystkie razem gdzieś po prostu się zapędziły. Jesteśmy już po locie. Mamy podsumowanie, bo tutaj funkcjonuje ten Benzing Live, także Darek wie tutaj na bieżąco, jak gołębi siadały u konkurencji. No jest dobrze. Jest je trochę więcej niż te 4 pierwsze, które chciałeś na początku. Weź pokaż telefon, może zobaczymy ten telefon, będzie coś tam widać. Od pierwszego. To tu mamy od pierwszego. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, piętnasty. Dobra. Zejdziemy na sam dół. I tutaj mamy 71 na okręg. Czyli widzieliście, ta pierwsza grupa i ta druga, która siadła. Tak, te pierwsze dwie grupy. Najszybsze gołębie. Najszybsze gołębie. Także poszło ponad 2000, jak widzimy. Jeszcze się tam dobijają. Tak, to się dobijają. No, 2000 powiedzmy, około 2000 gołębie. Zobaczcie od razu na pogodę, że nie jest tak jak na początku. No szybkość, tak widzisz. 1272 pierwsze gołębie nasze miały. Pod wiatr. Pod wiatr, u konkurencji gołębie miały szybkość 1229. Znaczy, no to ta pierwsza grupa tam 50 parę siadło, tak? Czy około 50. Tak. No i zaraz druga grupka doszła, no to te dwie grupki. Bardzo dobre. Miały wyprzedzenia dużo. Widzieliście, no to no widziałeś później jeszcze te gołębie, jeszcze ile tam? Po pół godziny, jeszcze ich 30 siadło. Tak, nie? Tak, trzymały się razem. Ja to przewidywałem, powiem wam szczerze, że zresztą miałem... Nie, przewidywałeś. Mówiłem ci, że 45, że 45 będzie pierwszych co najmniej. Tak, przygotowane są. No, kapitalnie były przygotowane. No, ja to byłem przygotowany. No dobrze było. No, udało się. Znowu się udało i wiesz, jeszcze 5 lotów, to pierwsze szliwki, robaczywki. No. To nie ma, że ja tylko lecę w okręgu, tu chłopaki wszyscy walczą. Także później idziemy teraz, zjemy coś. I tak później zakręcimy, bo ja chcę naprawdę pochwalić paru polskich chłopaków, sprawę tych gołębi, lotników starych, zadzwonimy do Łukasza, ja sobie spiszę, bo Łukasz mamy kronikarza nadwornego, który on każdy lot, te pierwsze gołębie, które siadają na okręg, on spisuje. Tak. Także i tam gołębie, które się powtarzają, no to mówię tak, olimpiady pewnie nie zdobędziemy, ale mamy parę gołębi, które mają olimpiadę. Parę jednocyfrowych numerów w lotach. No ja sprawdzaliśmy wczoraj tam. Te twoje lotniki to roczne. No to około 10, to wiesz, to około 10 to z naszego obliczenia, to tak, żeśmy dzisiaj liczyli szybkość, ciebie wyszła 1762 czy coś tam, a była inna, także to. No bo to metry jeszcze tam dochodzą, nie? Nie no, lotników na stare jest parę zajebistych lotników. Chodź! 713 jest! Chodź! 793! Chodź! Chodź! Aż krew bierze! Zostań, ona jest w lotu! Chodź! Wygraj to, proszę cię, bądź pierwsza na Szwecję! Chodź! To było zapasu 5 minut, bo patrzyliśmy na live'ie, jak tam to wygląda. Ten największy konkurent właśnie Darka. To jest pierwszy gołąb na całą Szwecję! Tak, 40 km bliżej.
już miał te gołębie, mieliśmy 5 minut zapasu. Chodź. Wystarczy, że się teraz odbija i będzie. Chodź. Dlatego jest taka mocna adrenalina. Bruchaj ty. Chodź. Gdzie masz puszkę? Chodź. Patrz, ile siedzi. Idzie czy nie? Nie. Zostaw to tam. Idzie. No, nerwówka straszna. Jakby to się zawzięło, co? Chodź. No, uparty go. Chodź. Idź. Nie rób mi nerwów, kurwa, nie rób mi nerwów. Chodź. Jest! Kurwa, jest! Chodź. Jałolot. Chodź. 702, najlepszy go w Szwecji. Chodź. 713. Lot, a tu jest trzeci gąb, który przyleciał, 713, jak widzicie, no lot bardzo ciężki jest, ale no to ze względu na pogodę. Co chwilę deszcze takie dosyć intensywne są i te gołębie muszą walczyć z tym. No i to jeszcze pod wiatr mają. 713. Kurde, nie widziałem. Ona była druga 3 tygodnie temu z maratonu. Na całą Szwecję. Na kamerze. No to ty jesteś. No tak, a ty jesteś z boku. Ej, pierwszego gołębia, którego zaprezentujemy w tej chwili, będzie to gołąb numer 739. No jest taki 739 z tego roku. Tak, w tej chwili to jest gołąb drugi na Szwecję z lotu narodowego, aczkolwiek go powinna być pierwsza, tylko jakby film pokazał Sławek. Ona 3 minuty siedziała na dachu, a to z mojej winy, bo tak byłem podekscytowany, że no sam jej przeszkodziłem z wejściem do gołębnika. I na dzień dzisiejszy ona jest druga. Co to jest za gołąb? Paes razy Wandy Nabele. Słucham? Paes razy Wandy Nabele. Faes razy Wandy Nabele, okej. Okay. To jest gołąb numer 739. I ona tam niezłe konkursy miała w tym roku, tak? Bardzo dobrze się dało, tak. Czołowo. Okej. Okay. To czekaj, a teraz Sławkowi zademonstruję tego gołębia. To jest gołąb 246, który już czwartą lotkę rzucił. Ona być może, a nie wiadomo czy pójdzie jeszcze jeden lot, ale ona już co najmniej raz była wysoko, nie? Na Szwecję. Tak. Bo dzisiaj ona jest druga. Też była druga, tak? Tak, tam była w trójce na pewno. No pamiętam, z tą 741, one siadły dwie naraz. Tak, dokładnie. Także ten gołąb już co najmniej z lotów narodowych był dwa razy w pierwszej trójce. Ja tylko tak dla informacji. Połączyliśmy się z Łukaszem, który mieszka w Polsce. Tak, Łukasz, znaczy to jest chłopak, który lotuje. A możemy powiedzieć, Łukasz, gdzie lotujesz, czy nie? Można, żaden problem. No, chłopak z Wrocławia. Który... A nazwisko twoje możemy wymienić? A to jak masz nazwisko? Bobrycki czy Bobryk? Bobrycki. To jest Łukasz Bobrycki, który naprawdę jest... Znaczy, to jest chłopak, którego dzięki twojemu portalowi ja się z nim zapoznałem. I no, klikło między nami, kurde, od pierwszego dnia gada się normalnie i...
I on tak jakby... Bardzo dobrze zna twoją hodowlę, prowadzi... Tak, on lepiej moją hodowlę zna na dzień dzisiejszy niż ja. Znaczy, on zna, bo on cały czas... to jest statysta. On wszystko wpisuje. Ja wszystko pamiętam, bo znaczy ja sobie to mogę wszystko podliczyć. Ale on już to ma wszystko podliczone. Tak jest, wszystko ma policzone, także tam... dużo rozmawiacie, tak? No dużo rozmawiamy. Łukasz, znaczy włączymy na głośno mówiącą, bo wiesz dlaczego? Bo ja bym chciał, żebyś wymienił gołębie, które zapisywaliśmy, bo tak jak mówię. Na dzień dzisiejszy dalej mistrzem Szwecji nie jesteśmy. Jeszcze mamy jeden lot, żeby to zdobyć. Aczkolwiek będzie bardzo ciężko. Ale ja bym chciał, żebyś wymienił parę lotników, które naprawdę mamy super lotników na całą Szwecję. To są gołębie. Jeśli oni by latały w Polsce i miały te miejsca, to by były gołębie na pewno w standardzie, nie na się. W kategoriach olimpijskie, gołębie kategoria A, B, C, maraton, mamy super roczne. Mhm. I Łukasz, ja byś mógł tam powiedzieć kilka gołębi na siebie, bo wiesz co, ja bym mógł zadzwonić do tych hodowców, czyje to gołębie są i ich zareklamować, ale my tego nie chcemy. Ty jako człowiek, który nie masz z tym nic wspólnego, bardzo się proszę, powiedz mi parę gołębi naszych, które jak latają w tym roku. Gołąbek numer 816. Samica von Nobele. Mhm. 816. Samica von Nobele razy prangę. To jest po tej 612 końcówka babci. Tak, to babcia jest u ciebie zakupiona na super gołębiu. To była samica gratisowa, którą ty dostałeś. Wielkie twoje szczęście i nieszczęście, że jajko jedyne, które zniosła, nie wylągnąłeś go. Spokojnie, mam jeszcze czas. Teraz spike pod jezerku. 713, to też koło pan na Bele 051 razy 1501 palarki. 816. Wracamy do tego gołębia, zmieniliśmy trochę miejsca. Znaczy 816, no to już mamy wszystko o niej. Mhm. Teraz gołąb numer... Tak, no ona w tej chwili jest drugim lotnikiem Szwecji, jeszcze... O, jest gołąb następny, chodź! 10. gołąb na okręg, teraz ląduje u mnie w domu, a w okręgu jest może 14-15 gołębi. 787 samica wylądowała teraz. Tak, zegar nie odbił. 787? Tak, teraz. No ale mało ważne. Ważne. No ale to już daleko. Dzisiaj ich nie zapisujemy. Wracamy do gołębia. Słucham? Tego sąsiad to bardzo dobry lotnik teraz, co powiedziałeś, 787. Tak, no ale to my tylko sprawdzimy tylko parę, bo wiesz, to film by trwał 6 godzin. Tylko dlatego ja się cieszę, że z tobą rozmawiam i od dnia pierwszego zacząłem cię wykorzystywać, ty nawet o tym nie wiedziałeś, ale dzięki wykorzystaniu ciebie bardzo się z tobą zaprzyjaźniłem i ja się dzięki to bardzo się cieszę z tego mojego wybryku życiowego. Ale mówmy o tym gołębiu 713. To jest matka tego gołębia, to jest 051, a ojciec to jest 1501, tak? 1501 to jest od Dominika Polskiego gołąbek, a 051 to jest na tyle córka tej babci bardzo dobrej. Dokładnie. No i o tym chciałbym trochę powiedzieć. To znaczy, że od Dominika Polarskiego, po tej samej pary, już mieliśmy gołębia 361, który jako roczny był 6 razy pierwszy. 6 jedynek miał. A oprócz tego w 2019 roku miałem troje dzieci z tej pary. Z tej 1501 razy Wadeta 051 od Dominika Polarskiego. I w 2019 miałem 4 najlepsze lotniki w okręgu. I tak, pierwszy, drugi i czwarty to były wszystkie trzej bracia z tej pary. W okręgu. To znaczy, że no, para niesamowita. No i nie mogę więcej dodać, ująć. Dominik Polarski ma wyśmienite gołębie i w tej chwili, ja tak jak powiedziałem, mnie nie interesują gołębie zachodnie, czy amerykańskie, czy wschodnie, czy koreańskie. Chciałem tylko powiedzieć prawdę o polskich gołębiach, które się naprawdę sprawdzają u ciebie. Sprawdzają w Szwecji. Znaczy nie, ja tu miałem dużo więcej gołębi. I wiesz co, i tak samo miałem już Zbyszka Oleksiaka w tym roku powiedzieć, że wyeliminować, a drugi usiadł na Szwecję znów. Ponieważ wiesz czemu tak się stało, bo ja rozparzyłem tą parę, to była wyjątkowa para. Naprawdę. Ale mówmy dalej, wrócimy do gościa, który... Ja go nigdy w życiu na oczy nie widziałem, tego pana. Znaczy widziałem go na Facebooku.
i bardzo mi się nie podoba, już go nie oglądam, to w ogóle jak on mówi, że wolisz, się... Wolę go słuchać niż oglądać. Witam panie Łukaszu, dalej mówimy. 787, 21 rok i 718, 21 rok, dwa super roczniki roczne. Z Berkamen, z Bud, Robert, Polska, Razy Baranowska, Liri, Pitbull. A, no to tak, no to, to są następne lotniki, które dzisiaj na lotnicy nie były, ale one pójdą za tydzień, bo tak mówię. Pierwszy lotnik Szwecji na dzisiejszy dzień to jest mojego kolegi, super, super kolegi Krzysztofa Szpaka, to jest chłopak, który zaczyna lotować gołębiami i ma pierwszego lotnika na obecną chwilę, ponieważ no ma pierwszego, ja nic nie mogę ci powiedzieć, o, bo ma, bo ja nie dawałem moich. Na chwilę obecną jest pierwszy, ale drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy czy dziewiąty są nasze. I Łukasz, teraz mi powiedz, jakie to są numery tych gołębi? Bo ja 711 czy... 787, 21 roczniak, to jest tam 787 z Gut Robert, 7-0-0 razy Baranowski. Ja wiem, ja już wszystko, to jest 787 i który drugi ten następny w tej ósemce jest? Drugi gołąbek to jest 718 też, 17-0. Tak, no to ja wiem. Razy Pitbull Baranowski. Tak, tak, to jest to sama para. Mamy dwa gołębie w pierwszych 10 na okręg Szwecji, tutaj na mój okręg. 718 i 787. Jaki ten drugi jest? Bo 718 wiem, który to jest, nie? A ta druga jaka to jest? 718 i 787. I 787. To są dwa gołębie. I tak. Pierwsza matka tych gołębi to jest Lilu, zakupiona od Pawła i Roberta Baranowski. To jest gołąb, który, no znaczy Paweł i Robert to są moi bardzo dobrzy koledzy i to nie o żeby ktoś tam znów mówił o, bo tam koleżeństwo. To są moi zajebiści koledzy, którzy naprawdę sprzedali mi super gołębie. I ta 717 jest naparzona na 1700. I słuchaj tą historię. 1700 to jest gołąb, którego dostałem w gratisie od Roberta Zguda. Halo, Robcik. I Robcik tak powiedział, Darek, ja ci te dwie takie zajebiste sprzedaję, a tego dziada to ci tak daję w prezencie jako trzecią, jako samicę. I to się okazał samiec. I to jest jeden z lepszych rozpodowców u mnie na gołębie. Dziękuję, Robert Zgud. Także tu już mamy dwóch, trzech polskich hodowców. Robert, Paweł, Robert Zgud i Dominik Polarski. I co tam jeszcze mamy? Powiedz mi. No i mamy tutaj jeszcze Wanie, nie możemy zapomnieć. Tak, Józef Wania, 787, tak? Sam jest taki, 787? Tak, 787 to nie, 787 to jest 17-0 zgód, ale... 757, 757. 757, bardzo dobry Pranger i gole razy Wania. Dokładnie tak, tu znów mamy od Józia Wani, znaczy Józka Wani nie trzeba przedstawiać, ale to był hodowca, który jeszcze w Stanach Zjednoczonych w 2008 albo 2007 ja się tak bardzo cieszyłem, że Polak miał, wiesz, złoto, drugie i pokazywałem tym Amerykanom, że jak jest, bo w Ameryce nie ma olimpiad, nie? Wiesz, te amerykańskie, kanadyjskie, meksykańskie gołębie się nie liczą do olimpiad, a tu patrzę Józef Wania, to był mój idol z dawien dawna, którego po powrocie do Polski poznałem, normalnie nie chciał mnie zaadoptować, ale ja się zaadoptowałem i na dzień dzisiejszy mam jego najlepsze gołębie, które powiem tak, takie dwa przypadki ci powiem. W tamtym roku finał, czy dwa lata temu finał na WG Warmia, 13 gołębi siada, 13 gołąb mój się odbija, Józef Wania, razy, co to jest za para, bo ta para już tyle lat jest razem. Prangę, tak? Pranger i gole, tak. W Polsce, dla mnie to jest ikona polskiego sportu gołębi pocztowych. No, on był mój w Ameryce, to ja nim się chlubiłem w Ameryce, a teraz go znam jak swojego brata, a mógłby być moim ojcem. Także to jest Józef Wania, następny, którego bym chciał bardzo pochwalić z tego miejsca i tych gołębi jest parę, bo to na pewno jest 757 i jest jeszcze jedna, taka samica groszka, jeszcze jest jedna, która tam siadła i dzisiaj, na dzień dzisiejszy jeszcze żeśmy nie robili wyników, bo po dzisiejszym locie mamy 71 na okręg, 70. Będzie się boleć ziarenka, panie Łukaszu? Bo on zawsze pisze tam parę, ale już mieliśmy wyniki, że mieliśmy 22 pierwsze na okręg. Także, a dzisiaj mamy 70, tak? Pobiłeś jak... sam siebie, tak? Znaczy ja sam z sobą rywalizuję, naprawdę, na młode. W tamtym roku, Sławku, było takie loty, że wkładaliśmy 60,
7 gołębi, 62 nara, 62 piesze na okręg. Dzieci, dzieci wsadziły 62, 59 pierwszych, wiesz. Także no, pewne kategorie tutaj już mamy dopięte no, tak jak mają być dopięte. No, to nie mogę powiedzieć, że nikt nam nie poskoczy, ponieważ sami, ja bym tak powiedział, to bym sam siebie oszukał. No, ale są loty, które od 100 do 500 km nie boję się nikogo. To znaczy, że na 10 ktoś mnie rąbnie raz czy dwa razy, ale 8 razy my wygramy. My dobra. Tutaj na sam koniec pokażemy lot młodych. Tu, żeby sobie wszyscy mogli oglądnąć. Pierwsze miejsce. Darek może podać stronę, jaka to jest strona. Żeby znaczy, no to wszyscy sobie wchodzą na benzyk. My Pigeons, wszyscy sobie wchodzą, wejdą sobie na szwedzką stronę. Nasza, jak to się nazywa, nasz okręg to jest, no nie wiem, jeśli ktoś ma problem wejść, to znaczy, ci co chcą wejść, to oni zawsze wchodzą, bo mi sami dzwonią z wynikami. A ja chciałem teraz tak, pokazać się, pochwalić się, że w tym roku po pierwszym locie wyprzedziłem tą panią. Mam lepszego gołębia, masz drugiego, ja mam pierwszego, ale patrzcie jak się ładnie poukładało, patrz. Pierwszy, Darek Bieniek, drugi Jan i Angelika, Darek, Jan, 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 Angelika, Darek. Znaczy, ja się spytam Angeliki, jak ona to robi, że... Nie, jak ty to zrobiłaś, pani Angel, porozmawiaj tutaj do kamery. Ale to nie ja je robię. No i kto to robi? No to twój gołąb. Jak ja robię? Jak to ty wybierałaś tym gołębie z Jankiem? No ja je wybrałam, ale to ty je hodujesz. No ale to dzięki... A czemu żeście wybrali te akurat, a nie te inne? Bo są ładne. A oni wybierają, bo są ładne, ale... Aczkolwiek powiem wam tyle, że Jasiek mnie zaskoczył w tym roku, bo nie ma tu Mirka, który nam pomaga w trenowaniu i we wszystkim. No... Jasiek śmiał się, mówię, wiesz co, o tego nie będziemy brać, bo ojcu będzie smutno. Tego nie będziemy, ja ją wybieram. Znaczy, to były wybrane ile? 2 miesiące temu, nie? Jak już były, jak żeśmy szczepili gołębie. Tutaj Angelika i Jasiek wyhodowali gołębia, znaczy ja wyhodowałem, oni go wytrenowali. Gołąb był numer 561, jak się nie mylę, w 2018 roku. Ten gołąb był sprzedany do Belgii i na dzień dzisiejszy, w tym roku, już ten gołąb wyhodował pierwszego gołębia z lotu narodowego Bursz w Belgii. Tego gołębia imię jest Darek Star. Jeśli zobaczycie u Rigolet Traverne, on tego gołębia reklamują. I już ten gołąb zaczyna, wydaje super gołębie w Belgii. Także dzisiaj były dwa loty, widzieliście ten przylot gołębi młodych, 70 na raz. Znaczy obydwa loty w okręgu wygraliśmy. 71 gołębi, jeśli chodzi o loty gołębi młodych, no to jest Darek pobił swój rekord. Tak, najwięcej mieliśmy 62. A drugi lot, jak widzieliście, w fatalnych warunkach, bo... Maraton, 687 km do mieczu, tak 667. W ogóle twój gołębnik jest jakby na lewo... Znaczy, no pokazałem ci mapkę, nie? No to wszyscy są z tamtej strony, gdzie wiatr wiał na nich. Mhm. A wszyscy z tej strony, ja byliśmy jedyni, ta samica, która przyszła, to byliśmy jedynym gołębnikiem, który gołąb odszedł od morza. Znaczy one wszystkie tam nad morzem bili, gdzie ich zepchało, a ta samica przyszła w głąb lądu. Także to tyle, jeśli chodzi tutaj o naszą relację dosyć długą, bo byliśmy tutaj dwa dni. Nie, naprawdę, dzisiaj lot... Pogościliśmy. Lot pierwszy kapitalny, drugi, od drugiego zaczynasz na się drugi, no nie, jak, drugi w okręgu, obydwa loty w okręgu wygraliśmy. Tak, a no, jeśli chodzi o ten okręg, oddział, sekcja, to my wygrywamy wszystko. I tak jak mówię, w tej chwili walczymy o mistrza Szwecji, aczkolwiek będzie ciężko, ponieważ ten, który jest przed nami, znów super nabił i chwala dla Ediego. Lata dobrze, ma korzystne warunki, no i tego ja nie przeskoczę. Tak aczkolwiek jest. W mojej sferze, w moim regionie nikt nie bije tak, jak my bijemy. No i tyle. Ostatni lot za tydzień wszystko rozwiąże. Obserwujcie nas, znamy informacje, czy został tak mistrzem. Gołębi ile bierzesz do Polski? Tam coś na aukcję tak, będzie? Tak, od razu informuję, 27 wzięliśmy teraz gołąbków. Tak, chłopaki dzwonią, proszą, no to dlatego... Więc wystawimy na koniec sierpnia tą pierwszą turę. Tych gołębi troszkę będzie więcej, ale tak... Tak jest, jeśli ktoś będzie chciał, to dowiedziemy jeszcze później, jeśli nie, to wszystkie gołębie pójdą do Danii, aczkolwiek ja kocham Polskę i wszystkie wsadzimy do Polski. Okej. Trzymajcie się, dobry lot. Dobry lot.